Sakramentalne, tak powiedzieli sobie 50, 51, 52, a nawet 60 lat temu. Diamentowe i złote gody obchodziło w sobotę 17 lipca aż 49 par z Bielawy. W kinoteatrze Mokis odbyła się uroczystość, gdzie mieszkańcom obchodzącym jubileusze burmistrz dr Andrzej Hordyj wręczył medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Wśród jubilatów znaleźli się m.in. długoletni prezes zakładów Bielbaw Zbigniew Skowroński czy Zofia Odjas, była dyrektor szkoły podstawowej nr 10. Występ zespołu pieśni i tańca Poloneziaki uświetnił uroczystość. Nitko moja, nitko, zwija się równiuśko, żebym to utkała, koszulkę ładniuśką, żebym to utkała. 20, tak jak mąż mówił, pierwszego braliśmy ślub cywilny tu w Bielawie, w Urzędzie Miejskim. No a 9 marca braliśmy w Dębicy ślub kościelny, tak. Mamy 3 wnuczki. Od starszego syna mamy wnuczkę i będzie brała ślub teraz w sierpniu. No a te drugie 2 od młodszego, no to jedna ma 10, druga 5. Z wielką przyjemnością wspólnie z obecnym na dzisiejszym uroczystości burmistrzem miasta Bielawa, panem Andrzejem Hordyjem, pragniemy was, szanowni jubilaci, bardzo serdecznie i gorąco powitać. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że jest nam ogromnie przykro, że nie może być na tej sali z państwem osób towarzyszących, państwa najbliższych. Ale szanowni państwo, żyjemy dla nas wszystkich w bardzo trudnym okresie, i wszystkich nas jednak obowiązują pewne ograniczenia. Dostojni jubilaci, zaprosiliśmy państwa na dzisiejszą uroczystość, aby okazać państwu nasze wielkie uznanie i należny szacunek za waszą wytrwałość, trud i poświęcenie. Macie państwo za sobą wspólnie spędzony długi okres życia. Przeżyliście wspólnie ponad pół wieku. I na pewno w państwa małżeństwie nie brakowało szczęścia, sukcesów i radosnych wzruszeń. Ale były zapewne również i chwile trudne. Były problemy, rozczarowania, a być może nawet i łzy. Jednak idąc przez te wszystkie lata razem, okazaliście się państwo silniejsi od wszystkich życiowych przeciwności. Pokonaliście je dzięki wzajemnemu wsparciu oraz dzięki temu, że potrafiliście być ze sobą nie tylko w tych dobrych chwilach, ale i tych złych. Nie tylko w zdrowiu, ale i w chorobie. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby w państwa małżeństwie nie było filarów małżeńskiego i rodzinnego szczęścia, a więc wzajemnego szacunku, zrozumienia, a także umiejętności przebaczania i kompromisu. Jesteście państwo wzorem dla wszystkich młodych par, które dopiero teraz rozpoczynają wspólną wędrówkę przez życie. Wszędzie panienka zagląda w okien.
no, bywa życie różne. Raz różami usłane, raz kolcami, nie? Zawsze pod górkę. Ale trzeba w miłości i szczęściu żyć. I razem się wspomagać. Jak mówiąc, zdrowiu i chorobie, trzeba zawsze ze sobą być. Bo jak się będzie w zgodzie żyło, to i wszystko będzie w porządku, i zdrowie, i szczęście. Jak Państwo pamiętają ten dzień ślubu i gdzie to było? To było tu w Bielawie. Wtedy taki deszcz padał. Mówię, albo będziemy mieli życie zapłakane, albo wesołe i słoneczne. Okazało się, dużo było słońca, mało deszczu. Ja jestem Bielawianka, mąż przyjechał z Lublina. Jakoś mnie tak poderwał i pozostał tu w Bielawie już na stałe. Rodzina się powiększyła, mamy dwoje dzieci, córkę i syna. Doczekaliśmy się 7 wnuków i 1 prawnuka mamy. Ptaszki se posnęły, ludzie wieczerzeją.